Cześć wszystkim, jestem Lena i dzisiaj zapraszam Was na vloga, w którym będzie się naprawdę dużo dziać. Mam nadzieję, że Wam się on spodoba. Idę się teraz przebrać, bo jeszcze mam na sobie taki cieniutki sweterek, bo byłam na spacerze z piskami, a rano było jeszcze zimno, ale teraz będzie 40 stopni, więc przebieram się. Outfit, to jest Zara, to jest Zara, to jest Metis, a to Balenciaga, a to kartony i mocik. Idziemy. W ogóle muszę Wam powiedzieć, że obecnie jestem w trakcie jakby trzech rzeczy, ponieważ uczę się pytań na obronę, która będzie za tydzień. Dodatkowo rozwijam swoje dwa biznesy. Stwierdziłam, że walę i robię dwa biznesy naraz. Na razie nie chcę Wam jeszcze zdradzać jakie, ze względu na to, że po prostu chciałabym dopiąć je tak idealnie. I gdzieś tam już to wprowadzić i dopiero potem się gdzieś tam tym pochwalić, więc na razie możecie się tylko domyślać. Ale dzisiaj dzień luzu, idę spotkać się ze znajomą i będziemy oglądać Stranger Things potem z Szymonem, bo już mnie nauka pytań męczy. Jesteśmy na uczelni, odebrać zaproszenia na zakończenie roku, a potem idziemy coś zjeść. Jemy w starym browarze Petit Paris. Ja wzięłam bajgla, którego jeszcze nie mam, ale mam wodę. Monika poszła zamówić. Idę teraz do drugiej galerii, do Galeria Vedida, ponieważ tam się otworzył sklep Half Price, coś w stylu TK Maxa, więc idę i tam się spotkam z Szymonem i pójdziemy do tego sklepu i zobaczymy, co jest fajnego. Ogólnie tutaj w Half Price możecie dostać takie marki jak Guess, ale wydaje mi się, że w TK Maxie jednak te marki są takie bardziej premium, a tutaj często, no gdzieś tam na przykład ten Guess jest, ale bardziej są tutaj też marki jak Vans albo coś takiego, coś czego wydaje mi się, że w TK nie ma, więc bardziej tutaj chyba, jeśli chcecie mieć po prostu połowę taniej, a fajne rzeczy też, a do TK, jeśli gdzieś tam chyba rzeczywiście zależy Wam na mareczkach, chociaż tutaj nie będziemy ukrywać mareczki, też są gigantyczny sklep. Albo jak macie uciekane nogi i chcecie leginsy kupić, to można dostać. Simon, jego problemy. Tu jest mięsień. Widać, posłyszenięte. Natomiast musicie wiedzieć, że przyszliśmy dzień po otwarciu. Tutaj na przykład macie Wansika i już widać, że są przeblane rzeczy, więc trzeba było jednak wczoraj przyjść. I tutaj jest na przykład United Colors of Benetton, więc trzeba było na przykład przyjść wczoraj i myślę, że wtedy byłby większy, więcej wyboru. Kupiliśmy nasze żarełko na oglądanie Stranger Things, ale zaraz będzie burza, więc co idziemy zrobić? Co idziemy zrobić? Na spacer, tak? Tak? Na spacer idziemy? Tak, Mochi? Na spacer, tak? Na spacer idziemy, Tokio? Tak, na spacer. Powiedz, Mochi, już nie uciekasz, jak ci zakładam smycz, tak? Ale wciąż nie lubisz na nie chodzić jeszcze. Ale ty uciekasz na spacerach już, więc musisz chodzić na smyczy. Tokio je tutaj. A Mocha je tutaj, ponieważ Mocha pochłania, widzicie, nawet nie da się tutaj go, o, bo pochłania, dlatego jedzą osobno, bo Mocha zjadłby wszystko i wszystkich. Powiedz, Mocha, no jak zahipnotyzowany. Jestem na spacerze z psami, więc mogę Wam opowiedzieć o finale czwartego sezonu Stranger Things, bo właśnie skończyłam go oglądać i uważam przede wszystkim, że nie trzeba było robić tej przerwy między tymi odcinkami 1, 7, a 8 i 9, bo uważam, że to było akurat niepotrzebne. Natomiast gdzieś słyszałam, że reżyserowie potwierdzili, że 5 osób umrze i myślałam, że to będzie 5 osób z takiej głównej obsady i trochę się na to nastawiałam, przez co się strasznie tak bałam. No, ryczałam dwa razy mimo wszystko, ale gdzieś tam niektóre fanowskie wersje, teorie podobały mi się bardziej. Dlatego ociupinkę się rozczarowałam, ale tak ociupinkę, tylko ociupinkę. Na TikToku się zaczęło i teraz same są filmiki ze Stranger Things i przez to przeżywam moje załamanie po raz kolejny, bo to jest takie smutne. I na dodatek jeszcze czytam smutną książkę Lalkarz z Krakowa. To jest o II wojnie światowej, ale jednocześnie napisane trochę w taki magiczny sposób, więc myślę, że młodszym czytelnikom też się spodoba. Dzisiaj też będę się uczyć dalej pytań do obrony magisterii.
Tokio przy Moczy jest bardzo spokojnym pieskiem. Mocza świruje. Ten zobaczył, o, biją się, tak? Biją się. No Mocza atakuje Tokio i potem przyłazi do mnie, żebym go broniła. No powiedz, co ty robisz, co ty robisz? Zaczepiasz Tokia i potem przyłazisz, żebym cię broniła. A ty Tokio co? Ty tutaj musisz powąchać. O, zgubiliśmy w ogóle tutaj jeden patyk, jeden taki, o. No, Mocza się już rzuca, bo on zawsze obserwuje, jak Tokio tutaj robi. No co ty, co wy się tak rzucacie? Co wy się tak rzucacie? Co wy się tak bijecie? No i tak to wygląda. Nie wiadomo, czy się bawią, czy się biją. No i Mochi oczywiście przyłazi do mnie, żebym go broniła. No tak, przyłazisz tutaj tak, żebym cię broniła. A Mochi tutaj Tokio atakuje. To by było na tyle w tym odcinku. Jeśli chcecie więcej takich vlogów, pamiętajcie, by dawać łapkę w górę. Subskrybujcie również kanał, by nie przegapić kolejnych filmików. Jak zwykle wszystkie linki do moich social media macie w opisie na dole. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!